Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Dzisiaj Wam pokazuję futerał firmy Gator. Model GWE Elec, tak się nazywa. Tutaj dowód, że to jest Gator Cases. Jest to taki futerał, można powiedzieć, w skóropodobnej takiej, w skóropodobnym obiciu. Mamy trzy zamki, znaczy trzy za zamknięcia. W jednym jest kluczyk, zamknięcie na zamek. Kluczyki oczywiście w zestawie są. Uchwyt solidny właśnie z takimi nitowanymi zaczepami. Co tu jeszcze mamy z tej strony? Chodźcie się, pokażcie. Zawiasy, trzy zawiasy. No i dodatkowo tu jeszcze mamy nóżki. Tak samo mamy nóżki od spodu. No dobra, teraz zajrzymy do środka, jak to wygląda. Wsadziłem tutaj mojego Ibaneza. Jest, można powiedzieć, na styk. No troszeczkę mogę go przesunąć. To jest to wtedy troszeczkę więcej miejsca. Znaczy mam troszeczkę coś większego. No w każdym razie może to być. Warto tak czy siak dopasować. Tu jest takie specjalne wcięcie na ten gryf. Odstawię to. Tak wygląda puste. Tutaj mamy kieszoneczkę, czy taki schowek. Wszystko jest obite takim przyjemnym w dotyku futerkiem, że tak można się wyrazić. Pewnie to słabo u Was wszystko widać, ale wierzcie mi na słowo. Tutaj jeszcze mamy takie dwa zaczepy z dwóch stron, żeby się ten case nam nie roztentegował, nie rozwalił, nie otworzył całkiem. Widać tam te zawiasy. Wszystko jak sobie zamknę. Jest taki zgrabny, bardzo, bardzo w sumie można powiedzieć szczupły. Taki slim, kurczę, blade. Bardzo, bardzo fajne jednak to jest, muszę przyznać. Zachęcam do kupienia i wypadałoby z jednej strony sprawdzić albo dopytać się o wymiary, jeśli byście chcieli kupować. Najlepiej się spytać o wymiary i sprawdzić swoją gitarkę, jaką ma długość i wtedy się dopytać mnie, czy tam w jakimś innym sklepie czy wejdzie i żeby zmierzyć. I to myślę, że raczej to jest na Stratocastery niż na Les Paule. Chociaż no właściwie można byłoby sprawdzić, zbadać jedne i drugie pod kątem przymierzenia. To już Wam zostawiam. W każdym razie według mnie całkiem fajny sprzęcik. Papatki.